momencie znajdujemy się w garażu u Roba Butlera, Offroad Armory w okolicach Londynu. Jest to ta mekka dla ludzi, którzy bawią się w Ultra Four w Anglii. Jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, które doświadczenie wyniósł przez wiele lat rajdowania, nie tylko w UK, w całej Europie i w Stanach. Buduje swoje samochody w oparciu o swoje doświadczenie, które zdobył w Stanach i wielu przyjaciół w Stanach. Także buduje samochody dla nich. To samo to świadczy, że ktoś ze Stanów przychodzi, buduje auto w UK u człowieka, który jest jednak świeżym, bo to jest sport, który się rodzi w Europie. Kiedy raz? 12 lat temu pierwszy raz Ultra Four tutaj było? Dobra, chyba co cię skłoniło do zakupu? Był to gotowy auto, gotowej klatki. Znaczy, myślę, że droga, którą przeszliśmy przy budowie Scarlett, gdzie zaczęło się od spotkania z Robem, żeby wziąć samą klatkę, potem klatka z panelami i to był taki dosyć jakby rozwojowy projekt. I skończyliśmy na prawie gotowym produkcie bez hydrauliki i instalacji. To sami robiliśmy w większości, Alex. I nawet sama ta część wykonania tego jakby finalnego dotyku projektu była na tyle jakby, wiesz, czasochłonna i logistycznie ciężka do rozwiązania, że jednak z braku czasu, wiesz, całe moje życie kręci się wokół czegoś innego. To dalej jest tylko hobby, to jest to sposób na moje prywatne życie, na to, co zawsze chciałem robić. Ale jakby moje życie zawodowe jest całkowicie gdzie indziej i tak jednak angażuję się w to życie zawodowe, że na to nie miał czasu i nie mogę poświęcać czasu na budowanie go, tego auta fizycznie. Więc tym razem, już pomijając te wszystkie problemy, które były przy Scarlett, idzie w stronę prawie gotowego produktu. Od człowieka, który się ściga, który te produkty sam testuje, to będzie już chyba czwarty Assassin Roba, więc dokładnie wie, co i jak ma być zaprojektowane, żeby być łatwe w serwisowaniu i miał robić to, co chcemy, wiesz, ścigając się na Ultra Four, bo to przede wszystkim pod to zbudowane. Oczywiście to auto będzie wykorzystane też na Breslau i na innych rajdach, bo jednak tam też jest kupę zabawy i zwłaszcza na Breslau jest kupę zabawy. Tam się człowiek wyjeździ, wyszaleje. Jest to kilka dni zajebistej jazdy. No, all you want to know how that all started. Because the difference between you and all car builders in this country is huge. So how do you, why you make such a progress leaving everyone behind? Because that's how we're seeing it. I don't know about that. I just enjoy building cars and improving them and stuff, making them as good as they can be, but like for me it started like just growing up on the farm in the woods where we actually had the short course race. That was my back garden growing up. So really I just started messing around there with 4x4s in the woods, and it's a really famous wood for trials and stuff. He's trapped me into being on the camera now. Yeah, we know that. My feeling is like you're almost kind of guy who's supposed to be living in the US. I don't know about that. They've got some funny ideas over there. The racing's good there, so, but yeah, I don't know. We all like looking over the US and stuff and that, but the racing's good and they've got a lot of freedom to go and use the terrain and stuff over there, which is amazing and that, but not entirely convinced I'd want to live there though. So, yeah. What would be the biggest difference between off-roading in Europe and the US? They've got a lot of public land that they can just go and use as well. So, for example, like King Shocks, you can just rock up at Barstow on a Wednesday and then they're shock tuning, and that's just public land where you can go and use it. And where can you go and do that? It must be like a part of ability, big engines, all on the shelf, just go and grab it. You like to think that, but they've been having the same struggles with us getting parts. Yeah, but in the last few years, and yeah, before was yeah, like... definitely. The logistics for racing is a hell of a lot easier over there with like servicing parts and that. Like they can ship their shocks off to be serviced, their gearwork stuff back to them, and they can get it back and forward a lot easier than we can as well. So we've got the trouble with importing everything, and we can't just ship things back and forth to be serviced and repaired sort of freely like that. Same as we struggle with travel and that throughout Europe with the race cars and yeah. You different languages, different currencies, water crossings and
things like that. So just the whole racing stuff is a lot more difficult over here with all of that stuff going on. It's nice in the US, you can travel for thousands of miles, yeah, same side of the road, same laws, well, sort of, but you know, same currency, same language, it's just you've got that whole vast sort of all that stuff. So more cars, more people, more actually places to race, yeah, and train. Yeah, definitely. So definitely makes it a lot easier when it's like that. I'm not saying it is easy for them at all, by any means, but those guys are... Let's go back to Assassin, because Assassin is the kind of car which there's lots of interest in Poland, because it's light, mm-hmm, compacted, good for training. Yeah, and it's supposed to be, it's a good all-round car really, and for certain races it's an absolute weapon, I don't know. You proved it in Kirtan. Yeah, and that was, originally the Assassin started out, it was going to be more of just a rock crawler, but then we realised we'd sort of stumbled across something quite special in a really compact Ultra 4 car that actually really works well for Europe, so that was why people have seen the progression on this car with the better steering, better suspension, all of that stuff, and we realised it's actually got the potential to be a very competitive car in Europe. So 1600 kilos with the LS3 in it, yeah. Lots of fun. A little bit more than that with the coilovers on it. Yeah. Yeah, with the 40s and the coilovers, I still a really light car for something as strong and nimble and competitive than that. So, yeah, it's a good all-round car, and I think probably one of, if not the best choice for Europe in the kind of mix of races that we have over here, really. So, and the idea was that it's still quite an easy car to maintain, that you can go and have fun on the weekend with it, and you don't have to rebuild it. It's not a really highly strong race car. So let's say next year, Portugal, if I grab my Assassin, Alex grab his Eurofighter, what would you grab? Is that going that one? I don't know, like, either that or one of our Dominators, honestly. Like the Dominator is the absolute, like, tough as nails race car, but it's not as versatile as one of these. So yeah, I mean, like stuff like this, you could go and do some of the Welsh 150 style event, yeah, with all the tight, nimble winch challenge stuff, type stuff as well. Really good for that, whereas one of those would be too big. So basically, stuff. Different race, you would choose different car. Yeah, there's no one answer for everything. So yeah, you're right. I think probably the best all-round car for Europe is either this or the Dominator, and I couldn't choose between the two, really. They're both very good at certain things. But that's probably the Assassin's probably the most versatile out of the pair. So, yeah, so yeah, and especially with the new upgrades and stuff we've been talking about, which we're going to do on the next model as well. So, yeah, that can be even better again. So. Looks like the best product for Europe. Yeah, yeah, definitely. And that's what we're going for. And the more we go out and use them, the more we learn and improve every time we build a new one. That's probably why you notice you never see two the same. So. We can't stop fiddling with them, making them better every time, so we try. So, like growing up on the farm, and so there was an all-wheel drive club, we're always trialling at the woods there, and the guy that lived at the farm and his friend, they're actually really famous for their trialers. They were called a muddler. Like back in the 80s, that was a really famous, like it was way ahead of its time, coil spring suspension and really nimble little car, so it's called a muddler. And I grew up watching those trialling in the woods and everything. And I always enjoyed living on the farm and building cars and modifying my own thing. But back then when I was 16, 17, 18, there wasn't really anything to go and do with them. Winch challenges had barely started and stuff like that. So we kind of ended up building parts for Suzukis that were off the shelf parts, like what you had, bumpers and skid plates and things. But what I really wanted to do was be building cars and that. And it wasn't until Ultra 4 started in Europe back in 2012, I think it was, and then that was where we thought that's the point where we stop the Suzuki stuff and start building cars, because there's a need for it now. So that was really what we wanted to do in our hearts, was be building cars, not parts, really. Because I must say you achieve a lot to be so ahead of everyone in the UK. Because okay, maybe I'm making a mistake by assuming that, but there's other guys in the UK. I think we've just been doing it a bit longer, and
I'm always looking at different stuff, trying to see where we can improve stuff and that, and I enjoy the designing and building the cars just as much as competing with them. So. And all that knowledge which you gain by racing other guys with different cars, you can just put it into the new project. Yeah, absolutely. Racing the cars is the only way to find out firsthand what works and what doesn't work. And it's just a process, trial and error, until you get to know what's going to work and what's not going to work. And hopefully you have a few less errors and a few more successes and stuff like that. And that's the way it goes. We're just always learning. Literally every time we go out in the car, there's something new we learn and something we come back that we want to change and improve. Pierwszą terenówkę to za namową przyjaciela ze Szkocji, to była Grand Vitara. Tych aut potem było może z kilka swoich zbudowanych, Samuraja. Tak to się narodziło. A skąd taka ochota na wydawanie pieniędzy? Wiesz, na wiele głupich rzeczy w życiu pieniądze wydałem. Na wiele głupich rzeczy pieniądze w życiu wydaliśmy wszyscy. Więc dlaczego nie zrobić to w celu, w którym zawsze chcieliśmy iść, o którym marzyliśmy? Zwłaszcza, że wiesz, w pewnym wieku jednak się budzisz pewnego poranka i dociera do ciebie, że kurwa, no niewiele zostało. Więc należałoby chyba coś z tym zrobić, zrobić coś, o czym zawsze marzyliśmy. A to było zawsze moje marzenie, żeby się ścigać w terenie. Bo cała ta forma jakby offroadu to jest, nie wiem, jest to bardzo rozwojowa, bardzo wielopłaszczyznowa, wiesz, grupa rajdowa. Bo to nie jest, nie wiem, drift, który w sumie jest tylko driftem. Nie obrażając drifterów, bo to jest ich dziedzina, ale offroad ma tyle różnych form. Samo to pokazuje ci ultrafor, nie wiem, wincze, jakiekolwiek tereny. Jest to całkowicie rozwojowa dziedzina, która pozwala ci na wiele form i różnych wiesz, zajawek sportowych. Także offroad zawsze offroad i ściganie się. Wiesz, już mnie bawi mnie i nigdy nie bawiło mnie topienie się po klamki przy 2 km na godzinę. Aleksa tak samo i to nas najbardziej połączyło, że jednak gonić, ścigać w ciężkim terenie. Tak to robią w USA. To taka forma offroadu. Oczywiście jeszcze pozostaje na zapleczu overland i jakaś, wiesz, próba podróżowania i bycia odciętym od cywilizacji, mając samochód do tego przystosowany. To jest jakaś tam część drugiego mojego hobby. No, finanse. Kiedyś taką radę mi dał człowiek, którego poznaliśmy na Breslau, który ściga się w motocrossie, że najważniejszą walutą w naszym życiu jednak jest czas. Pieniądze odrobimy, wszystko odrobimy, czasu nigdy nie odrobimy. Więc w tym momencie pytasz się mnie, dlaczego nie buduję auta przez 3 lata sam, bo pewnie tyle by mi zajęło. Bo nie chcę na to marnować czasu, sorry. Ja wiem, że panowie, wielu z was będzie go budowało, bo tak można zrobić doświadczenie, bo tak znam swój pojazd, bo tak... Będę miał czas, żeby go poznać i tak samo z Aleksem mamy czas, żeby poznawać Scarlett cały czas. Jakbyśmy go nie zbudowali sami przez 15 lat, to ten jednak rok rajdów pozwolił, aby poznać auto, poznać do czego jest zdolne i poznać, co w nim można poprawić, aby robiło dokładnie to, co chcemy od niego. I tu jest ten czas, aby go poznać, ten produkt. Pytało się mnie na drugą drogę, dlaczego nie wziąć klatki od kogoś z Polski, z jakiegoś sprawdzonego producenta. Bo nie chcę siedzieć 3 lata w garażu poprawiając po sprawdzonych producentach. Robię z osobą, która przeszła ogromną drogę projektowania, rajdowania, w ogóle całego programu komputerowego, który jednak cały czas testuje te produkty, czy to wirtualnie, czy w życiu rajdując. I wszystkie te błędy wieku dziecięcego powoli pozbył się ich. Dzięki Bogu mu za to, bo my możemy teraz po prostu wsiąść w te auta i mieć kupę zabawy. Jest to takie marzenie, które to trzeba przyznać, że współdzielimy je z Aleksem, to King of Hammer w Stanach.
tam się pojawić. Mieliśmy nadzieję w sumie, że całe Ultra Forum Europe, które miało swoje jakby gwarancji, że każdy, kto wygra mistrzostwo, ma tam sponsorowane podróż, transport do Stanów, to jakby już nie jest aktualne. I to jest, no szkoda, bo w tym momencie udało nam się zdobyć mistrzostwo. Mieliśmy nadzieję, że jednak pomoże nam to, żeby finansowo w pojechaniu do Stanów. Teraz wiemy, że to jest tylko i wyłącznie będzie na nasz koszt i jeśli postanowimy to zrobić, to jest tylko i wyłącznie od nas zależne. Mamy nadzieję, że jeśli pojawią się już w naszym teamie dwa samochody w przyszłym roku, to także pojawią się sponsorzy, może pojawią się jakieś pieniądze i może z czasem pojawi się zaproszenie do Stanów. Także moje marzenie to z King of Hammer Stany Zjednoczone. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jest ustalony kalendarz Ultra for Europe przez Richarda Crosslanda, gdzie będą trzy wyścigi w Anglii i to się będzie liczyło do British Championship. I wiemy, że jest zapowiedziane trzy Ultra for Europe, Polska, Szwecja i Francja. Na dzień dzisiejszy na pewno chcemy zrobić te zawody w Europie, bo chcemy się ścigać z większą liczbą ludzi. Chcemy się ścigać z Europejczykami. Tam jest więcej samochodów, jest więcej ludzi. Jest, myślę, nawet ciekawiej niż w samym UK. Dirt, wiemy, że Rob Butler swoje zawody będzie w przyszłym roku organizował. W tym roku odbyło się jedno, było to bardzo fajne spotkanie. Wręcz spotkanie takich starych kumpli, jak po prostu dzieci, którzy wsiedli z powrotem w swoje małe samochody i się ścigają. Zajebiste zawody, także na pewno będą to u Roba dwa zawody. No i na pewno Breslau, bo na Breslau chcemy wrócić. Mamy opłacone już to od 2 lat ten powrót, tylko przesuwamy na następny rok. W tym roku to nie było możliwe, ale w przyszłym roku to się musi wydarzyć. Jeszcze nie wiem, czy na 2 samochody, może na 1, zobaczymy, ale Breslau w przyszłym roku musi się wydarzyć. Czym jest Assassin? Ja myślę, że jest produktem, który może zainteresować wiele osób w Polsce. Samochód 1600 wagi w tym momencie, w tym zestawieniu. Silnik LS3, czyli ma 450 koni, bez żadnego turbo kompresora. Bardzo, nie wiem, na tą wagę wystarczające, żeby zrobić cokolwiek. Koła 40 tu są. W Assassinie, który jest na przyrok zamówiony, będzie trochę inna specyfikacja. Będzie podwójny szok na corner, żeby iść do klasy 4400 już i ścigać się z najmocniejszymi. Koła oczywiście będą 40. Skrzynia automatyczna, 4 biegi z manual shifterem. To samo rozwiązanie co Scarlett, sprawdzone. Transfer Atlasa. Lepsze rozwiązanie, jeśli chcesz występować na 2 różnych zawodach, bo nie zapomnijcie, że w Scarlett jest transfer jakby tylko z jednym przełożeniem, co jest dosyć wygodne i bardzo wygodne i nie zabiera czasu i zabawy ze schodzeniem z górnej na dolną skrzynię, tylko że w momencie, gdzie wszystko się bardzo szybko wydarza i jazda jest bardzo szybka, ekspresowa na ultra, jest to wygodna rzecz, ale na Breslau może przeszkadzać, więc w tym Assassina przyszły rok będzie Atlas. Cena takiego Assassina zależnie, bo ten, co tutaj stoi z nami, jest na poprawionych mostach Patrola. Ten, który na przyszły rok jest zamówiony, jest na Spider Tracksach. Więc na Spider Tracksach jest to około cena, możemy zaokrąglić ją przy 75 tysiącach funtów. Wiem, że dla niektórych jest to cena zaporowa, ale też wiem, że niektórzy poszli jakby tańszą drogą, ale licząc ich czas, ich pieniądze, które włożyli, aby te produkty poprawić, wcale wiele nie odbiegają od tych kwot. Także w tym momencie jest to jeden wielki strzał finansowy, ale który daje ci spokój na następne kilka lat. Że nie będziesz siedział całe noce, zarywał czas, który możesz spędzić w inny, zajebisty sposób na poprawianie czegoś, co ktoś po prostu sknocił, żeby cię totalnie sprzedać. Jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany, nie wiem, z chęcią skontaktowania się z Robem, z poznaniem jego oferty, to oczywiście jest strona internetowa. Jeśli chcecie jakiegoś personalnego, nie wiem, kontaktu, rozmowy z nim, a macie bariery językowe, albo po prostu nie czujecie się pewni, jest osoba w Londynie, Wiesław Kocur, który jest bliskim przyjacielem Roba, także muszę powiedzieć z wielkim szacunkiem naszym przyjacielem, który może wam to ułatwić, może was prowadzić, może zaaranżować spotkanie i z tego co wiemy, z wielką przyjemnością może pośredniczyć w takiej transakcji, umówieniu transportu i wszystkiego. Jest osobą bardzo kompetentną i bardzo skorą do pomocy, bo dla niego rozwój Ultra Four w Europie jest chyba największym golem.